Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że mogę wszystkich Was gościć w tych naszych skromnych progach, jak widzicie. Słychać mnie tam z tyłu? Świetnie, cieszę się bardzo. Miałem kiedyś taką przygodę, miałem problemy z gardłem i trafiłem do pani foniatry. I oczywiście pojawiłem się przed drzwiami z napisem foniatra. Pukam do drzwi, słyszę proszę, wchodzę do środka. Mówię dzień dobry, mam problemy z gardłem, czy ewentualnie mógłbym prosić o jakąś poradę. I zobaczyłem postać siedzącą, pochyloną nad biurkiem, która coś tam pisze. Nie podnosząc wzroku do mnie mówi: o, jaki piękny radiowy głos, powinien pan pracować w radio. Pracuję w teatrze, to bardzo dobrze. No i tak już 35 lat pracuję w teatrze pantomime. Proszę Państwa, chciałem Państwu coś powiedzieć na temat surrealizmu. Jaki surrealizm jest, to każdy wie, tak jak z tym koniem. Albo widzi, jaki koń jest taki, to każdy widzi. Ale chciałem tak jakby luźno troszkę podyskutować na temat tego surrealizmu w naszym życiu, w tym, co, jak właśnie surrealistycznie otacza nas ten surrealizm i właściwie co to jest ten surrealizm taki codzienny, nasz, życiowy. Napisałem list do wujka Google i on mi odpisał właśnie i mam tu taki fragment jego listu. Surrealizm. Kierunek w sztuce powstały w 1924 roku we Francji. Początkowo występujący wyłącznie w literaturze, później w sztukach plastycznych, filmie i teatrze. W założeniach miał być to bunt przeciwko klasycyzmowi, realizmowi i konwencjom w sztuce. Teoretykiem tego nurtu był filozof i poeta André Breton. To wujek rzetelnie odpisał. Rok po ogłoszeniu manifestu surrealistycznego w 1925 roku odbyła się pierwsza wystawa. Artyści starali się wykreować obrazy burzące logiczny porządek rzeczywistości. Często były to wizje groteskowe, z pogranicza jawy, snu, fantazji, halucynacji, a odsunięte od realizmu. Głównymi przedstawicielami surrealizmu byli... Dali. Proszę, dalej. Dalej. Właśnie, dalej. Dobra. Max Ernst, Hans Arp, Marcel Duchamp, René Magritte. Jeszcze ich było paru, ale zostawmy ich w spokoju. I najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, gdzie u wujka Google'a przeczytałem w pewnym momencie, że inspiracją dla wszystkich twórców surrealizmu był kto? Hieronim Bosch. Malarz, który tworzył na przełomie XV-XVI wieku. Zabawne, nie? No ale dobra. Jak to się wiąże ze współczesnością? Otóż surrealizm wytworzył coś w rodzaju takiego dosyć mocnego wpływu na teatr, mocnego wpływu na sztukę, na literaturę. Powstały różne formy. Jedną ze współczesnych gałęzi jest tak zwany surrealizm polityczny, który mocno zaznaczył się we Wrocławiu. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Bardzo dobrze. Pomarańczowa alternatywa, świetnie. Oczywiście jest jeszcze współcześniejsza jakby forma surrealizmu, tak zwany flash mob, który oczywiście stał się modną dziedziną i modną formą rekreacji ostatnio w różnych miejscach. I to by było jakby na tyle, jeżeli chodzi o wujka Google'a. Ja chciałbym od siebie dodać troszkę, jeżeli chodzi o teatr i to co, ale to za chwilkę. Myśląc o tym, jak powinna wyglądać ta kwestia mojego spotkania z wami, tak się zastanawiałem, no nie chcę tu robić żadnego wykładu, właściwie każdy albo może to tam przeczytać u wujka Google'a, albo sięgnąć gdzieś tam po informacje, albo ma to na studiach, albo ma to na wykładach. Jakby z mojej strony wymądzanie się teraz kompletnie nie ma sensu, bo albo będę głupszy od tych, którzy są mądrzejsi, albo będę się starał powiedzieć coś, o czym wy bardzo dobrze wiecie. Dlatego chciałem wrzucić jakby kamyczek do ogródka teatru, a z drugiej strony, ponieważ tematem jest pewnego rodzaju kreacja, spróbować wykreować pewną kwestię dotyczącą śniadania. Jak mogłoby wyglądać śniadanie surrealisty? Teraz ja muszę tu tylko podziałać na chwilkę, bo muszę podłączyć coś. Zapomniałem to zrobić wcześniej, no ale dobra. To sobie odłożę na chwilę. Śniadanie surrealisty.
Co jest potrzebne do śniadania? Jajka. Młotek. Gwoździe. Skarpetka. Skarpetka. Właściwie dlaczego się nazywa skarpetka? Można powiedzieć, no skoro mamy rękawiczki, które się zakłada na ręce, no to to powinna być... Stópeczka. Dokładnie. Na stópnik, stópeczka. No zobaczcie, jaki surrealizm na przykład jest w naszej potocznej mowie. Mamy schody. Paranoja. Wchodzimy po schodach. Po schodach się schodzi, a wchodzi się po wchodach. Jest parę takich rzeczy oczywiście. No, można na przykład mówić, dlaczego parasol. Parasol. No parasol, po francusku parapluie to jest co? Przeciwdeszczowy. No właśnie, czyli powinno być paradeszcz. A parasol, no to mamy... Ja jeszcze nie widziałem nikogo, kto by chodził z parasolem pod słońcem. Jest dużo takich absurdów, oczywiście, można powiedzieć schizofrenicznych, można powiedzieć nienormalnych, a jednak egzystują i my na to właściwie nie zwracamy uwagi. No ale dobrze, lecimy dalej. Co nam jest potrzebne jeszcze do śniadania? Nóż, troszkę pomidorów, rukola, parę ziaren granatu, troszkę szczypiorku, sól, pieprz do smaku. No i zaczynamy robić śniadanie. Pierwsze co, to odłożę młotek i gwoździe. To tak wziąłem na wszelki przypadek, gdyby mi się coś nie udało, i byłbym przybity. Przybity, nie przybity. Więc odkładam gwoździe i młotek. I teraz zaczynamy oczywiście produkcję. Żeby zacząć śniadanie, zakładamy skarpetkę na rękę. Poczem. Bierzemy jajko. Staramy się to jajko rozbić. Młotkiem. No, młotek już został odłożony w celu przybicia. Ok. Teraz następna kwestia. Bierzemy żelazko jako czynnik grzewczy. Deseczkę z odrobiną tłuszczu. Teraz jajko. Ja sobie tu podstawię oczywiście talerzyk bliżej, żeby mieć bliżej później odłożenie tej jajecznicy. I proszę bardzo. Delikatnie wylewamy białko, żeby nam się z tego żelazka nie wylało. Czekamy chwilkę, no niestety żelazko się jeszcze nie rozgrzało na tyle, żeby można było to usmażyć dobrze. No chwilkę musimy poczekać. No, ale możemy sobie porozmawiać o absurdach naszego języka na przykład. Ja tu mam zapisanych parę kwestii dotyczących tego, co zdarza się. No ale niech to się smaży dalej. Proszę Państwa, więc tak. O, już troszkę się ścina. Idę sobie dalej. Pomieszam. Tu wlewamy białeczko dalej. Żeby nam to jajko nie zjechało z tej stópki. Dobra, zrobimy inaczej. Co niepewnego rodzaju ogranicznik. Wylejemy jajeczko. I będziemy teraz smażyć. Chwila to potrwa. Ten ogranicznik oczywiście to taki symbol naszego stosunku do tego, co robimy. Ale idąc dalej. Niejaki Breton napisał coś takiego. Nie chcę oczywiście jego słów. Znaczy chciałbym je zacytować w pełni, to się smaży cały czas, więc spokojnie. Pisał, surrealizm polega na wierze w nadrzędną rzeczywistość, pewnych pomijanych dotąd form kojarzenia.
we wszechmoc marzenia i bezinteresowną myśl albo grę myśli. Otóż, proszę Państwa, jakieś dwa dni temu na parkingu IKEA zobaczyłem samochód, na którym było napisane kompetentni w kamieniu. Ktoś mi może wytłumaczyć, o co chodzi? To był zakład kamieniarski, pogrzebowy. Następny taki tekst, który spotkałem kiedyś na płocie, pod tytułem Faceci na godziny. A chodziło o dwóch panów, którzy się zajmowali usługami hydraulicznymi. Następny tekst, na przykład Najlepsi w betonie. Chodziło o pewne takie foremki plastikowe do wytwarzania różnych prefabrykatów betonowych. No i oczywiście następna rzecz, o, piękne hasło. Nowe oblicze betonu. To się nazywa surrealizm w literaturze. Następny tekst, który zauważyłem kiedyś na samochodzie. Sprzedaż nawozów z dowozem. Piękny tekścik. No, jajeczko nabiera barw. Jeszcze chwila. Naprawdę, to ma 2800 wat. Naprawdę, wierzcie mi. Wyobrażam, ile patelnia musi. No, ale dobrze. Cały czas się... O, proszę, jak to pięknie wygląda. Jakie smaczne. Jeszcze chwilka i zaraz jajeczko się usmaży. Umieścimy je na pięknie przystrojonym talerzu w pomidorki i w rukole. Dodamy do tego parę ziaren granatu, troszkę szczypiorku, odrobinę soli i odrobinę pieprzu. Czy ktoś ma ochotę spróbować? Widzę, nie ma odwagi. Jednak surrealizm to twarda sztuka. No dobra. Spróbujemy to teraz ściągnąć. Proszę, tak to wygląda. No cóż. Ja też jestem estetą. Nie wyszło. Zaraz się przybiję. Troszkę szczypiorku. Parę ziarenek granatu, żeby osłodzić, o dziwo, naprawdę polecam, smakuje bardzo dobrze. A jak wygląda? I parę listków rukoli. To oczywiście delikatnie popieprzyć. I dodać odrobinę soli. Voilà! Nie ma chyba. Proszę bardzo. Tam jest ktoś chętny. Chciałem oczywiście powiedzieć, że to żelazko zostało przykryte specjalnie folią do pieczenia, żeby zachować pewne warunki higieniczne. No ale dobra, idźmy dalej. Proszę Państwa, spotkaliśmy się tutaj, żeby troszkę też porozmawiać na temat teatru. Można by powiedzieć, że pewni twórcy teatralni gdzieś tam w swoich korzeniach zaczynali od pewnych kwestii dotyczących surrealizmu, ekspresjonizmu. To wszystko się oczywiście łączy gdzieś tam. I chciałem tu powiedzieć o takim choreografie, który nazywa się Mats Ek, który stworzył bardzo ciekawe przedstawienia, właściwie no, jakby zmieniając oblicze najbardziej konserwatywnej dziedziny sztuki, jakim jest balet klasyczny. Stworzył coś takiego, co zmieniło właściwie patrzenie na balet klasyczny jako formę skostniałą, która właściwie nie dopuszcza do siebie takiej możliwości zmian. I zrobił parę bardzo dziwnych i ciekawych rzeczy. Otóż, nie wiem, czy znacie libretto Jeziora Łabędziego.
Mats Ek pokazał, do tej pory oczywiście każdemu kojarzyło się Jerzego Łabędzie z pięknymi paniami w białych kostiumach, w paczkach, które oczywiście robią jak w rosyjskim balecie wszystko w jednym ruchu, w szpalerze, jak w wojsku. Natomiast Mats Ek wyszedł z założenia, że dlaczego nie pokazać tego Łabędzia troszkę inaczej. Jak pięknie wygląda łabędź płynący po wodzie. Ale ile traci na uroku w momencie, kiedy on z tej wody wyjdzie? Jak wygląda łabędź, który porusza się po brzegu na przykład? I wychodząc właśnie z takiego założenia, pokazuje prawdę. No ale to też pewnego rodzaju surrealizm, ponieważ on zmienił trochę bieg libretta, ponieważ wyszedł z założenia, że główny bohater, który był, można powiedzieć, bohaterem szlachetnym, romantycznym, nagle okazał się człowiekiem zakompleksionym, który jest człowiekiem żyjącym z kompleksem Edypa, ze swoją nadpogardliwą matką, z którą nie może wytrzymać. I ten wspaniały, piękny, romantyczny balet zmienił się w horror. Oczywiście następnym takim twórcą, który w bardzo podobny sposób pojmuje świat i patrzy na ten świat, to Pina Bausch. I tu chciałbym powiedzieć o pewnej rzeczy. Otóż Pina Bausch kiedyś zrobiła takie przedstawienie, w którym pokazywała fragmenty, gdzie aktorzy wychodzili. I to, co mnie najbardziej zafrapowało, z czego później zacząłem korzystać w różnych swoich takich działaniach, aktorzy wychodzili na scenę i mieli się przedstawić. Ale to ich przedstawianie zostało zmodyfikowane i skrócone tylko do trzech słów. I za pomocą trzech słów mieli przedstawić, skąd są i kim są. I to polegało na pewnej modulacji dźwiękowej, na znalezieniu odpowiedniego słowa. Tak jak mówię przykładowo, wchodziła na przykład Japonka i mówiła sake, harakiri, Tokio. I oczywiście kwestia teraz, jak te słowa wypowiadała, to też mogło świadczyć o tym, kim ona jest i jaki jest jej stosunek do tych miejsc, do tych rzeczy, o których mówiła. Ja w pewnym momencie, kiedyś prowadząc zajęcia w szkole aktorskiej w Krakowie, zadałem sobie pytanie, jak to przetransponować na teatr pantomimy. Bo jednak mimo wszystko, ja to zapisałem, bo to sam André Breton w pewnym momencie mówił, że teatr i pantomima jako sztuka nie odkrywa nad rzeczywistości, a nią jest. Nie chciałem przekręcić tego. Czyli pantomima w swoim założeniu jest pewnego rodzaju nadrzeczywistością. Ja próbowałem ten cykl jakby myślenia Piny Bausch przełożyć na działanie sceniczne i tak sobie pomyślałem, jak w trzech gestach można określić, skąd się jest, można pokazać charakter. I tak zaczęliśmy dyskutować na ten temat i wymyśliliśmy taką historię, jak w trzech gestach pokazać na przykład, że jestem Polakiem. Żeby scharakteryzować cały naród, nas Polaków, za pomocą trzech prostych gestów. Proszę. No proszę, pokażę. No, to jest angielskie. O, przepraszam bardzo, ja bym to przypisał Londynowi, tylko i wyłącznie. No, nie. Dalej. Bardzo dobrze. Dalej. Mimika bardzo ważna, żeby ta twarz była taka drętwa i smutna. I pod koszulek białe skarpetki i sandały. Po eliminacji większej ilości gestów wygrały trzy gesty. Pokazuję w kolejności. Tak się to złożyło. Oczywiście wracam teraz na swoje podwórko, czyli przeskakuję przez płotek. Jesteśmy u nas w teatrze. Pewne kwestie dotyczące absurdu, surrealizmu, jakby to leżą u podłoża naszej pracy. I oczywiście taką żelazną zasadą pantomimy, wracam znowu do zasady trzech, taką żelazną zasadą pantomimy jest identyfikacja. Otóż na czym polega ta identyfikacja?
Henryk Tomaszewski założył coś takiego, że identyfikacja pomaga aktorowi w przekazywaniu treści nieprzekazywalnych. Tego, czego się właściwie słowami opowiedzieć nie da. Pierwszą z tych zasad identyfikacji to jest identyfikacja ze światem zewnętrznym, z tym, co nas otacza. Bardzo prosta historia do Żółwu Bogosławskiego, bo zapisane jest mi zimno, jestem smutny, jestem wesoły. Jestem smutny, to zupełnie inna historia, ale to, co się wokół mnie dzieje. Czyli pierwsza zasada, identyfikacja ze światem zewnętrznym. Druga zasada to jest identyfikacja z fizycznymi właściwościami rekwizytów, z którymi mam do czynienia. Czyli wyciągam igłę, jestem igłą. Wyciągam nitkę, jestem nitką. Przekuwam, naciągam, zaszywam. Pełna identyfikacja z właściwościami fizycznymi przedmiotu, z którym mam do czynienia. To druga zasada. I trzecia zasada to jest zasada, tak poetycko mówiąc, zasada, która identyfikuje nas z pejzażem wewnętrznym danego osobnika. Czyli co we mnie drzemie. I teraz zadanie. Jak w prosty sposób i w trzech ruchach pokazać na przykład muszkieter. Pierwsza zasada i pierwszy gest. Identyfikacja. Jak? Wypad szpadą. No dobra, no i co? Mamy muszkietera? Równie dobrze to może być kirasier. Kapelusz. O. Czyli kwestia myślenia, tej translacji pantomimicznej teraz. Co zrobimy? Identyfikacja ze światem zewnętrznym, czyli z epoką. Ruch charakterystyczny dla danej epoki. Zdejmuje kapelusz. Charakterystyczny układ ciała. Mamy pierwszy gest i od razu ten gest jest osadzony w epoce. Identyfikacja ze światem zewnętrznym. Wracam z kapeluszem. Świetnie. Dalej, druga zasada. Własności fizyczne rekwizytu, z którym mam do czynienia. Wyciągam szpadę, nie? Tylko kto wie, czy ja przypadkiem jakiegoś serderka nie wyjąłem. Odpowiedni ruch. Albo chusteczki. Dobrze. Ja mogę chusteczką tak machać. Ciężko. Trzeba się przygotować tak, nie? No też można. Ale co? Druga zasada. Właściwości fizyczne rekwizytu, z którym mam do czynienia, prawda? Wyciągam szpadę, chwytam tą szpadę i... Są własności fizyczne? Super. I trzecia zasada teraz. Pokażmy, kim on jest, ten gość. Czyli identyfikacja z tym pejzażem wewnętrznym, nie? No to proszę. Super. Mamy kwestię już tego pejzażu wewnętrznego. Trzy zasady w trzech ruchach. To jest właśnie ta jakby podstawowa kwestia dotycząca tej translacji literatury na pantomimę. Umiejętność transformowania pewnych kwestii, o których chcemy mówić. Czyli to, co nazywamy na przykład, nie wiem, w poezji szykiem zdania, szykiem wiersza, umiejętność układania pewnych kwestii, ustawiania wyrazów. W pantomimie podobnie się dzieje. To jest kwestia dotycząca właśnie, bardzo ważne są znaki interpunkcyjne. Kropki, przecinki, pauzy, zatrzymania, myślniki. To są bardzo ważne kwestie i bardzo ważne rzeczy. Co jest też ważną kwestią w różnego rodzaju działaniach w teatrze pantomimy, to są właśnie te kwestie dotyczące już konstrukcji pewnych działań na scenie. Tworzymy etiudę. I ta etiuda z jednej strony musi zawierać parę czynników. Pierwszy czynnik, który wciągnie widza i przedstawi mu mój świat. Ja muszę się w bardzo krótkim czasie, najważniejsze zresztą to sam Henryk Tomaszewski mówi, na scenie aktor nie może nudzić. Nuda to jest najgorsza rzecz, która... Nuda i gadulstwo, wbrew pozorom.
aktor pantomimy, który wychodzi na scenę i ma, jest przedstawicielem gadulstwa ruchowego, już zginął i go nie ma. Widz po prostu wyjdzie i nie będzie chciał go oglądać. I najważniejsze to są właśnie skróty, umiejętność tej szybkiej translacji i adaptowania się do tego, co się dzieje. To, co miał na przykład Marcel Marceau. Prosta etiuda Marcela Marceau. Proste działanie i prosta etiudka. Wiadro z klejem. Pędzel. Mur przede mną. Plakat pod pachą. Odstawiam wiadro. Odstawiam pędzel. Biorę, odkładam plakat. I mam ściankę. Świetna ścianka, trochę zabrudzona. Parę poprochów jest, ale można na tej ścianie coś zrobić. Dobra, mam za zadanie przykleić plakat. No więc co? Następne zasady. Zasady kontrapunktu. To musi być widoczne, co się dzieje z tym klejem. Stary klej zeschnięty, jakiś taki, kurde, nie można go w ogóle rozsmarować, ale potem idzie coraz lżej, coraz lżej. Wszystko jest super. Smarujemy ścianę. Odkładamy to. Super. Mamy przygotowaną ścianę. Identyfikacja z własnościami fizycznymi przedmiotu. Hops. Przyklejamy cały czas plakacik. Jest przyklejony. Wydawało się, że zadanie zostało wykonane, ale coś tu nie gra. Idea. Szybkie działanie, krótkie działanie i puenta. Rzeczy najważniejsze właśnie w takich kwestiach. Dobra. Chciałem wam pokazać jeszcze parę rzeczy, które w jakiś sposób wpłynęły na mnie, na moje życie i właśnie te kwestie surrealistyczne. Otóż przyjeżdżając do tego teatru 35 lat temu, dużo rysowałem. Fascynowało mnie malarstwo Malczewskiego, Zdzisława Beksińskiego wtedy na topie. Mało kto wiedział o Beksińskim. Pamiętam, że najlepszy interes życia, jaki zrobiłem, mnie się tak wydawało, przyjechali Amerykanie i udało mi się kupić takie czasopismo pod tytułem Projekt. Nie wiem, czy to jeszcze istnieje do dzisiaj. Ale w tym projekcie było pokazanych chyba z 15 reprodukcji Zdzisława Beksińskiego. To był pierwszy rzut, pierwsza historia, która została w ogóle wydrukowana. I pamiętam, to jeszcze stan wojenny wtedy trwał, przyjechali Amerykanie do nas i jeden z tych Amerykanów był tak zafascynowany Beksińskim, że mówi, że on mi właściwie odda wszystko. A jedyne, co miał przy sobie, to taki dosyć gruby album Dalego i on mówi, zamieniam tego Dalego na Beksińskiego. Ja oczywiście tego Dalego mogłem sobie kupić tam później na Zachodzie, ale byłem tak zafascynowany Dalim, że wziąłem ten album i oddałem mu Becińskiego. Mnie się wydawało, że zrobiłem interes życia, a potem się okazało, że wcale tak nie było. No ale dobrze. I co? I przyjechałem tutaj do pantomimy, dużo sobie rysowałem. I zobaczcie, w kwestii jakby dzisiejszego spotkania i tego dzisiejszego tematu, niedawno w piwnicy znalazłem ten rysunek, który narysowałem 35 lat temu. To był biały blisko, już pożółł strasznie, ale wygląda tak. O. Byłem piękny i młody. Teraz jestem tylko piękny. Ale co? Idąc dalej, jakby takimi moimi plastycznymi inspiracjami, w 1999 roku, czyli lat temu prawie 18, dostałem propozycję od znajomych, żeby stworzyć coś w rodzaju projektu kalendarza dla firmy Polar. Większość widzę młodych ludzi, nie wiem, czy wiecie, co to była za firma Polar. Firma, która produkowała właściwie wszystko. Lodówki, zamrażarki, pralki, kuchenki mikrofalowe. I oczywiście była kwestia teraz, że trzeba stworzyć kalendarz na 2001 rok reklamujący te przedmioty. No dobrze. I teraz była kwestia, jak to ma wyglądać. Wtedy oczywiście nasz rynek reklamowy
rządził się swoimi określonymi prawami i powstawało dużo dziwnych form reklamy, które istnieją do dzisiaj. Na przykład naga kobieta z gołym biustem reklamująca blachodachówkę. Albo wiertarkę, albo wiertarko-wkrętarkę. Więc ten system jakby reklamy pozostał do dzisiaj i tak to wygląda. A teraz my wtedy postanowiliśmy zrobić coś dziwnego. Zebraliśmy się, zrobiliśmy sobie taką burzę mózgów i stworzyliśmy kalendarz, który miał być inny od wszystkich. I oczywiście miało być tam tak, coś co jest synonimem ciepła, gorąca, coś co jest synonimem zimna, no i oczywiście te przedmioty, które zostały, miały być reklamowane, czyli lodówki, pralki, inne historie. Lodówki, pralki, kuchenki mikrofalowe i inne rzeczy zostały zredukowane tylko do samych kształtów, które zostały wykonane ze styropianu. Elementem ciepła w tym kalendarzu był model o karnacji ciemnej, murzyn, który został wybrany w castingu. I kalendarz wygląda mniej więcej w ten sposób. To był pierwszy kalendarz, który zszokował rynek wtedy, w 2001 roku. To była pierwsza strona. Surrealizm, proszę bardzo. Zamrażarka. Firma Pola. Zamrażarka 2. To gość, który właśnie dostał na kartki tą zamrażarkę i już ze sklepu. Tak. Tak się kojarzy. Następna historia. Doniósł już do domu zamrażarkę 3. Lodówka. Człowiek przygnieciony kredytem za tą lodówkę. No to było szaleństwo już teraz. Właściwie na rynku nie można było nic dostać, więc sam wskakiwał do lodówki. O, to by już teraz nie przeszło. Podejrzewam, że wylądowałbym w ustronnym miejscu. Zwłaszcza, że to czerwiec, to niezbyt dobrze. To była belka taka po prostu. Po prostu taka belka. Ja stwierdziłem, że bardzo mi się to podoba w formie plastycznej, więc to przeszło. Panowie z Polaru twierdzili, że to nie ma nic wspólnego z urządzeniami. Ja powiedziałem, że tak, czerwiec, ciepło. Następna historia. To mi się akurat mniej podobało. No, człowiek w zamknięciu, spłacił kredyt, nie ma nic. Łodzi się. To było lepsze plastycznie. O. Taka troszkę grecka inspiracja. O, może do światła stanę. I następna historia. Proszę. Taka geometryczna nieskończoność. To było już wyjście i ostatnia historia na zamknięcie. To jest to. Proszę, i tak się kończy kalendarz na grudniu. Kalendarz został wysłany oczywiście na konkurs do Warszawy, który wygrał pan Pongowski wtedy. Ukłony dla mistrza. Ale nam się wydawało, że jest to coś nowego na rynku. Niestety nie przeszło.
Nie dostaliśmy nic wtedy. Kalendarz został odrzucony, ale co mnie zdziwiło, ponieważ prowadząc firmę, pojawiam się bardzo często w takich instytucjach jak ZUS i Urząd Skarbowy i na ścianach wisiały te kalendarze. Mało tego, jeszcze pytałem pań urzędniczek, czy im się podobają. Podobały się. Bardzo się podobały.